Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi włoskiej do Polski. Zachodzi wodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi włoskiej do Polski. Niepodległość to przywilej i zobowiązanie, mówił prezydent Grzegorz Rusiecki w przededniu 106. rocznicy jej odzyskania przez Polskę. Uroczystości zorganizowano w Teatrze Miejskim. Możemy z całą mocą, przekonaniem powiedzieć, jesteśmy tu. Każdy z nas może powiedzieć, jestem tu. Jestem w Polsce, jestem w Lesznie. Tutaj mieszkam dla Polski i dla Leszna. Pracuje. Święto Niepodległości, jakie będziemy obchodzić jutro, to nasza wielka wspólna sprawa. W tym podzielonym często społeczeństwie to, co nas łączy, to Polska, Leszno, to miłość do tej wielkiej i małej ojczyzny. Niepodległość. Przywilej i zobowiązanie. Dziś nasze serca przepełnia wdzięczność wobec tych wszystkich minionych pokoleń, naszych dziadków, pradziadków, którzy często z poświęceniem własnego życia walczyli o niepodległą Polskę. Walczyli w powstaniach, na frontach, walczyli prowadząc na arenie międzynarodowej zręczną dyplomację. Niepodległość, przywilej i zobowiązanie. Zobowiązanie, którego podejmujemy się każdego dnia. Staramy się spłacać ten dług wdzięczności i robić to, co umiemy najlepiej. Pracować, podejmować różne aktywności. Pokój. Tak kruchy i jak widzimy wielokrotnie, również w naszej części Europy, tak często ulotny. Codziennie musimy dbać o to, aby właśnie ten pokój, rozumiany jako sytuacja międzynarodowa, ale również ten pokój rozumiany jako relacje międzyludzkie, jako umiejętność współpracy, nawet pomimo różnic, powinien i jest naszym wyzwaniem. Dzisiaj będziemy mieli przyjemność wyróżnić tylko kilka osób spośród tych, którzy tworzą pomyślność i dobro Leszna. Ale przecież tych osób, które pracują dla naszej małej ojczyzny, są setki, a może tysiące. Im wszystkim dzisiaj chcemy podziękować. Ten koncert jest również słowem wdzięczności kierowanym przeze mnie, przez przewodniczącego Rady Miejskiej Patryka Józefowicza, przez samorząd miasta wobec Państwa, wszystkich tutaj obecnych. Bo każdy z Was na swojej dziedzinie, w swoim obszarze tworzy dobro i kreuje dobro Leszna. Jestem tu. To, proszę Państwa, również nazwa naszego leszczyńskiego nowego programu, w którym będziemy chcieli identyfikować mieszkańców z miastem, w którym będziemy chcieli pokazać, że miasto to mieszkańcy, to każdy z nas, że miasto to jest to miejsce, w którym pracujemy, uczymy się, ale w którym również spędzamy wspólny czas. Leszno. Jestem tu. Chór Miejski Chopin podczas uroczystości po raz pierwszy publicznie zaśpiewał hymn do Leszna. Leszczyński dumny grodzie, ojczysty grodzie nasz, Ty wiernie na zachodzie polskości trzymasz straż. Ty wiernie na zachodzie polskości trzymasz straż. Do poczętego dzieła
106. rocznica odzyskania niepodległości była okazją do uhonorowania osób, które w szczególny sposób są zaangażowane w sprawy Leszna. Prezydent nagrodził 9 osób w 3 kategoriach. Nagrodę prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego w kategorii kultura otrzymuje Hanna Markowska. Hanna Markowska jest nauczycielką muzyki i religii w Szkole Salezjańskiej i Szkole Podstawowej nr 1 w Lesznie. Jest dyrygentką chórów w regionie. Muzyka jest jej pasją. Potrafi do niej przekonać kolejne pokolenia utalentowanych dzieci, rozwijać ich umiejętności muzyczne i wokalne. Prowadzi zespół dziecięcy w Katolickim Domu Kultury, działającym przy parafii świętego Józefa na Zatorzu. Osoby, które ją znają, podkreślają energię, jaka od niej emanuje, uśmiech, dobroć, szacunek do ludzi i otwartość. Zaangażowanie Hanny Markowskiej w pracę dla lokalnej społeczności zostało zauważone i docenione także w 2012 roku przez ówczesnego prezydenta Leszna Tomasza Malepszego. Nagrodę prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego w kategorii kultura otrzymuje Julia Sawicka-Kotomska. W 2004 roku założyła fundację edukacyjną Pro Musica, której do dziś jest prezeską. W lipcu 2024 roku świętowano w Teatrze Miejskim w Lesznie 20-lecie działalności fundacji. Fundacja organizuje w Lesznie międzynarodowe warsztaty jazzowe, w których biorą udział muzycy i edukatorzy z wielu krajów. Dzięki temu Leszno jest obecne na jazzowej mapie kulturalnego świata. W swej artystycznej działalności Julia Sawicka-Kotomska komponuje, łączy jazz z poezją, wykazując głęboką wrażliwość. Nagrodę prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego w kategorii kultura otrzymuje Wiesław Marusza, prezes Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Kresy ma w sercu, a ich część przenosi z powodzeniem do Leszna. Jego pozytywna energia sprawia, że towarzystwo jest obecne w życiu kulturalnym Leszna i ma wielu sympatyków. Sztandarową imprezą kulturalną zainicjowaną przez towarzystwo jest koncert Lwowiacy Leszczyniakom, który co roku jesienią odbywa się w Miejskim Ośrodku Kultury i zawsze gromadzi pełną salę widzów. Pasja, determinacja i życzliwość Wiesława Maruszy zasługuje na najwyższe uznanie. Nagrodę prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego w kategorii sport otrzymuje Cecylia Pudlicka. Była zawodniczka, a obecnie trenerka klubu sportowego Polonia 1912 Leszno. Cechuje ją ogromna pasja, z jaką pracuje ze swoimi podopiecznymi. Dzięki temu zdobywają medale na mistrzostwach Polski, Europy i świata. Cecylia Pudlicka jest ceniona za zaangażowanie w promocję boksu i kickboxingu. Jej praca nie tylko podnosi poziom sportowy klubu, ale i wzmacnia wiarę w siebie zawodników, buduje charakter podopiecznych, otwierając im drogę do sukcesu w tej wymagającej dyscyplinie sportów walki. Nagrodę prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego w kategorii sport otrzymuje Damian Baliński, żużlowiec i ikona Unii Leszno. Przez 30 lat swojej kariery popularny Bali stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych żużlowców w Polsce. Damian Baliński osiągnął wiele sukcesów, 6 medali drużynowych Mistrzostw Polski, w tym 2 tytuły mistrzowskie w 2007 roku i 2010. Przez wiele lat był kapitanem Unii Leszno, ścigał się na europejskich torach. W tym roku zakończył karierę żużlową, odsłonił swoją gwiazdę na Alei Przedstawionym, a turniej mu poświęcony zgromadził najlepszych żużlowców Ekstraligi i kibiców, którzy go uwielbiali.
Nagrodę prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego w kategorii sport otrzymuje Lesław Nowak. Jest jedną z trzech osób, dzięki którym w Lesznie od podstaw 10 lat temu powstał klub sportowy Futsal Leszno. Lesław Nowak jest jego prezesem. Leszczyńska drużyna z roku na rok pięła się po szczeblach polskiego futsalu. Od 6 sezonów występuje w ekstraklasie, najwyższej klasie rozgrywkowej. W poprzednim sezonie drużyna zajęła 4. miejsce w lidze oraz grała w finale Pucharu Polski. Lesław Nowak potrafi jednoczyć zawodników, działaczy, sponsorów i kibiców wokół leszczyńskiego futsalu. Nagrodę prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego w kategorii społecznej otrzymuje Ewa Gano, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niesłyszącym SPON. Od wielu lat działa na rzecz osób niesłyszących, rozumie ich potrzeby i charakter niepełnosprawności. Jest współzałożycielką stowarzyszenia, które powstało w 2011 roku. Z jej inicjatywy podejmowano wiele działań mających na celu pomoc osobom niesłyszącym i ich rodzinom. W tym miesiącu Ewa Gano podjęła współpracę z wodociągami leszczyńskimi, pomagając w języku migowym obsłudze interesantów. Ewa Gano swoją pracę wykonuje z sercem i zaangażowaniem, za co jest ceniona w środowisku osób niesłyszących. Nagrodę prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego w kategorii społecznej otrzymuje Wojciech Otto, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nasz Dom, Nasz Świat. Wojciech Otto jest jego prezesem od chwili powstania w 2015 roku. W 2020 roku z inicjatywy stowarzyszenia powstały warsztaty terapii zajęciowej w Zaborowie, których Wojciech Otto jest kierownikiem. Jego działania na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną sprawiły, że warsztaty mają wiele osób i instytucji wspierających. Zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami i szacunek do nich. Warsztaty terapii zajęciowych są domem i światem wielu z nich. Nagrodę prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego w kategorii społecznej otrzymuje Bolesław Szudejko. Z wykształcenia jest lekarzem, był wieloletnim ordynatorem oddziału urazowo-ortopedycznego szpitala w Lesznie. Jednak jego aktywność społeczna wykracza daleko poza sferę zawodową. Jego życzliwość i wyjątkowa kultura osobista jest znana i ceniona przez mieszkańców Leszna. Bolesław Szudejko w latach 1991-1993 był senatorem Rzeczpospolitej Polskiej, w latach 1994-2002 radnym miejskim. Był jednym z założycieli Unii Wolności i Klubu Myśli Obywatelskiej w Lesznie. W latach 2017-2020 przewodniczył Leszczyńskiej Radzie Seniorów. Jego szacunek do historii miasta zaowocował inicjatywą budowy pomnika Konstytucji 3 maja oraz renowacją pomnika 17 Pułku Ułanów. Bolesław Szudejko w 2004 roku został zasłużonym dla miasta Leszna. Uroczystości uświetnił występ Olgi Bończyk. Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i jeszcze nie wiesz, kto to taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już serce daje znaki, że się w życiu stało coś. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, lewo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten ty. Co się w plecach złoży.